Dzień dobry Państwu. Serdecznie wszystkich Państwa witam na kolejnym wykładzie z serii Anthony Horst Memorial Lecture. Zanim zaczniemy, to pozwolę sobie przywitać, oczywiście poza tym, że witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie, to pozwolę sobie przywitać serdecznie pana profesora Romana Słowińskiego, wiceprezesa Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry, panie prezesie. Również pana profesora Marka Świteńskiego, prezesa oddziału, wiceprzewodniczącego naszej Rady Naukowej, więc jest zupełnie u siebie w domu. I panią profesor Marię Sąsiadek, obecną przewodniczącą naszej Rady Naukowej Instytutu. Witam bardzo serdecznie kolegów, dyrektorów Instytutów Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, pana profesora Krajewskiego i panią profesor Naganowską z Instytutu Genetyki Roślin, naszych miłych sąsiadów, pana profesora Andrzeja Jagodzińskiego z Instytutu Dendrologii. Gratulujemy kategorii A+, panie profesorze. Przedstawiciela Instytutu Fizyki. Dzień dobry, witam. Pozwolę sobie również przywitać członków oddziału, panią profesor Małgorzatę Mańkę. Dzień dobry, bardzo się cieszymy, panie profesor. Myślę, że jest pani pierwszy raz u nas w Instytucie. No właśnie, to z tym bardziej się cieszymy. I pan profesor Brzeziński miał się zjawić, ale jest chory. I pana profesora Janusza Rybakowskiego, bardzo, bardzo serdecznie. Członka Akademii, członka Wydziału V Polskiej Akademii Nauk. Bardzo serdecznie witam również przedstawicieli innych uczelni. Widziałem pana profesora Arkadiusza Marciniaka, przedstawiciela Uniwersytetu Adama Mickiewicza, no i pana profesora Artura Jarmołowskiego. Nie mogę nie przywitać z wielką radością z tej samej uczelni. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam, tak jak zawsze, członków rodziny pana profesora Antoniego Horsta, panią doktor Annę Horst-Szymczyńską z synem, bardzo się cieszymy, i pana doktora Leszka Sikorskiego, który bywa u nas ciągle za rzadko, ale w miarę regularnie. Proszę Państwa, ja witam bardzo serdecznie wszystkich członków Rady Naukowej, byłych członków Rady Naukowej, byłych pracowników Instytutu, no i oczywiście obecnych pracowników Instytutu, bardzo serdecznie. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, to jest kolejne spotkanie z cyklu Anthony Horst Memorial Lecture. Z założenia to były wydarzenia coroczne, ale pandemia nam w to nieco zakłóciła. Natomiast ja pozwolę sobie przypomnieć, że ten cykl został ustanowiony po to, żeby przywołać pamięć i uczcić pamięć pana profesora Antoniego Horsta, którego wizja w pewnym momencie, że patofizjologia powinna być jednak oparta o podstawy genetyczne, była bardzo słuszna, a to taki pomysł pojawił się w późnych latach 60. ubiegłego stulecia. I pan profesor Horst w oparciu o zakład patofizjologii w Akademii Medycznej wówczas wraz z ówczesnym docentem Janem Stefenem zaczęli pracę nad utworzeniem Zakładu Genetyki, który w 1974 roku stał się Zakładem Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk i potem na drodze naturalnej ewolucji
stał się instytutem. Bez tego pomysłu profesora Horsta lat temu już bardzo wiele instytutu by nie było, stąd ta pamięć i stąd ten cykl wykładowy. Proszę Państwa, dotychczasowe wykłady były niestety tylko trzy, jak powiedziałem. Mieliśmy przerwę związaną z pandemią, ale w latach 17, 18 i 19 kolejno wykładowcami w ramach tego cyklu był pan profesor Maciej Nałęcz z Instytutu Renckiego, pan profesor Witold Różyło, dziekan Wydziału V Nauk Medycznych, były dyrektor Instytutu Kardiologii i pan profesor Mieczysław Chorąży z Instytutu Onkologii w Gliwicach. Natomiast w dniu dzisiejszym mam zaszczyt przywitać serdecznie pana profesora Grzegorza Węgrzyna, który przyjął zaproszenie do wygłoszenia tegorocznego wykładu. I mimo, że oczywiście pan profesor Węgrzyn w większości z Państwa jest osobą doskonale znaną, dlatego że od lat jest członkiem naszej Rady Naukowej, jest osobą powszechnie znaną w środowisku naukowym, ja dla porządku pozwolę sobie tylko przypomnieć, że pan profesor Grzegorz Węgrzyn reprezentuje Uniwersytet Gdański, z którym związał całe swoje życie naukowe. Jest z tego pierwotnego, jest z wykształcenia biologiem i zaczął swoją działalność jako mikrobiolog, wirusolog, ale nie tylko, prawda? Mikrobiolog. Zajmował się zarówno na etapie swojego doktoratu, jak i habilitacji, regulacją procesów w komórkach Escherichia coli, regulacją replikacji u Escherichia coli, ale później w ramach szerszego spojrzenia na naukę, obok swoich zainteresowań mikrobiologicznych, zaczął również realizować projekty z innych obszarów i oczywiście mnie, nam najbliższy jest obszar genetyki człowieka, w którą pan profesor wspaniale, z doskonałym efektem wszedł, zajmując się mukopolisacharydozami. Pozwolę sobie przypomnieć choroby spichrzeniowe, w których odkładane są złogi mukopolisacharydów, jak dawniej to nazywano, czyli gagów, obecnie glukoaminoglikanów. Pan profesor zajął się chorobą typu trzeciego San Filippo i wymyślił pewne podejście terapeutyczne, które do tej pory nie było stosowane. Do tej pory, czy do pewnego momentu, dosyć mało skutecznie stosowano zastępczą terapię enzymatyczną, która owszem działała na obwodzie, ale nie działała w centralnym układzie nerwowym. I podejście, które zaproponował pan profesor, to niejako zaatakowanie złogów, odkładania złogów od drugiej strony, poprzez inhibicję procesu syntezy. I to podejście okazało się bardzo skuteczne. Działa w centralnym układzie nerwowym. Oczywiście leczenie mukopolisacharydoz to jest oddzielne zagadnienie, w które nie pozwolę sobie w tej chwili tutaj nie wchodzić, natomiast ja miałem zaszczyt i przyjemność recenzować kilka doktoratów od 2008 roku począwszy z tych zagadnień.
doktoratów, które były, prac doktorskich, które robione były w laboratorium pana profesora Węgrzyna. I to, co pozwolę sobie na taką osobistą tutaj uwagę, to, co mnie zawsze najbardziej poruszało, a jednocześnie napawało olbrzymim podziwem, że podejście terapeutyczne, które opracował i opracowuje w dalszym ciągu pan profesor Węgrzyn, jest efektem po prostu pewnej dywagacji intelektualnej, która pozwoliła doszukać się, że są takie substancje naturalne, które mogą działać jako inhibitory syntezy glukozaminoglikanów. I ten kierunek jest rozwijany w laboratorium pana profesora już od wielu lat, jak powiedziałem, z próbami klinicznymi włącznie. Proszę Państwa, żeby nie przeciągać tego wstępu, ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że zawsze wykładowcy otrzymują prezent w postaci takiej statuetki z podobizną profesora Horsta. I to już jak to jest tradycja tych naszych spotkań. A ponieważ tytuł wykładu pana profesora Węgrzyna jest długi, więc pozwolę sobie go już nie czytać, zostawiając to wszystko w rękach pana profesora Węgrzyna. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować za ten zaszczyt, którym jest wykład imienia profesora Horsta i znalezienie się wśród tak znakomitych postaci, którzy do tej pory wygłaszali te wykłady. I zawsze bardzo miło mi jest być tu w Instytucie i wymieniać się różnymi opiniami, dyskusjami z Państwem. To zawsze jest ogromna przyjemność, także dziękuję bardzo za to wyróżnienie. Szanowni Państwo, dzisiaj nie będę mówił o tym, o czym pan profesor Witt wspominał, czyli o naszych badaniach z zakresu genetyki człowieka. Może innym razem o tym opowiem. Natomiast chciałbym spojrzeć na naukę ogólnie z pewnego dystansu i pomyśleć, dlaczego odkryć naukowych nie można przewidzieć, czym charakteryzuje się ogólnie nauka, dlaczego nie może być tak, jak byśmy chcieli, żeby było, albo przynajmniej niektórzy by chcieli, żeby było, na przykładach różnych. Znowu nie będę się koncentrował czy na genetyce człowieka, czy na mikroorganizmach, będzie troszeczkę o każdym. Oczywiście wszystko będzie gdzieś w okolicach biologii i nauk medycznych, bo na tym troszeczkę mam wrażenie, przynajmniej się znam, aczkolwiek o matematykę też zahaczymy przez chwilkę. I też chciałbym, żeby ten wykład nie był jakimś bardzo skoncentrowanym, troszeczkę na luzie, żebyśmy sobie podywagowali na te zagadnienia. Proszę Państwa, zaczniemy od końca XIX wieku. Charles Dew został w 1895 roku komisarzem Urzędu Patentowego w Stanach Zjednoczonych, po czym po paru latach, w 1899 roku, ta data jest nie o tyle ważna, że to był 899, ale że to było, jak widzimy, ponad 120 lat temu, wystąpił do prezydenta USA z wnioskiem o likwidację tego urzędu. Jakie było uzasadnienie? Otóż w uzasadnieniu napisał dość znaną sentencję, bo powiedział, że, napisał, wszystko co można było wynaleźć już zostało wynalezione.
Jak widzimy, troszkę się mylił. I my często niestety w swoim zadufaniu, że już tak dużo wiemy, czasami uważamy, że już tak naprawdę wszystko albo prawie wszystko wiemy. A w nauce tak nie jest. Tak? Widzimy, że troszkę przesadził Charles Dill. Na szczęście prezydent nie zgodził się z likwidacją tego urzędu. No i wiemy, że bardzo dobrze, no bo jeszcze było sporo do odkrycia. Na czym polegał błąd Charlesa Dilla? I myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba przede wszystkim zastanowić się, co to jest nauka, co to są badania naukowe, czym się charakteryzują. I definicja w zasadzie jest trywialna, ale jakże często wiele osób o tym zapomina. No bo badania naukowe możemy zdefiniować jako działania mające na celu odkrywanie, i tutaj jest clue, wcześniej nieznanych faktów, zjawisk, procesów, mechanizmów, przy zastosowaniu oczywiście metod obiektywnych i powtarzalnych i sprawdzalnych, czyli weryfikowalnych, nie to, że nam się coś wydaje, ale musimy to w sposób obiektywny móc zweryfikować. Ale to odkrywanie wcześniej nieznanych faktów jako clue badań naukowych powoduje, że ta działalność człowieka różni się zasadniczo od wszelkich innych. Bo cokolwiek innego sobie wyobrazimy, czy będziemy chcieli zbudować nowoczesny samochód, czy utworzyć jakiś sklep, powiedzmy, i zacząć handlować czymkolwiek, to w każdych innych projektach możemy, łatwiej albo trudniej, ale możemy zdefiniować, jakie środki nam są potrzebne, do czego dążymy, jakie mamy cele, w związku z czym możemy wszystko zaplanować. Czy te plany nam się udadzą, to jest inna sprawa, ale można w precyzyjny sposób określić, do czego dążymy i co chcemy osiągnąć. W nauce tego się nie da zrobić. Skoro odkrywamy coś nieznanego, no to nie możemy czegoś zaplanować, a mój szef, profesor Taylor, kiedy byłem asystentem, otrzymywał wtedy z ówczesnego ministerstwa i z partii jedynej słusznej takie pisma, w którym miał zaplanować, co przez następne 5 lat odkryje. No i z tego się nie da zrobić. Niestety w dalszym ciągu wiele osób, szczególnie tych, którzy stanowią prawo, zapomina o tym. Bo jeśli wprowadza się przepisy, które obowiązują zarówno w nauce, jak i w innych sferach działalności, takich jak na przykład, czy to będzie produkcja samochodów, czy budowa autostrady, cokolwiek, a nie uwzględnia się specyfiki badań naukowych, no to niestety takie przepisy bardzo blokują działania naukowe, no i chociażby jeśli patrzymy na prawo zamówień publicznych, ono nie ma siły, żeby działało, choćby intencje były najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że żeby stosować przetargi, musimy móc zaplanować z dużą dokładnością to, co w ciągu roku czy dłuższego czasu będzie nam potrzebne. A skoro chcemy odkrywać coś, co jest nieznane, no to nie możemy tego zaplanować, w związku z czym no, tego rodzaju działalności po prostu hamują rozwój badań naukowych i to z tego powinni sobie zdawać sprawę ci, którzy tworzą prawo, a niestety o tym często się zapomina i stąd wynikają te problemy, z którymi wszyscy sobie lepiej lub gorzej radzimy, no bo jesteśmy blokowani nie przez jakąś złośliwość urzędników, tylko niedostosowanie prawa do specyfiki badań naukowych, bo niewiele osób jakoś zdaje sobie sprawę, że odkryć nie da się zaplanować, skoro one są nieznane. Ale ta nieprzewidywalność efektów badań naukowych powoduje, że często, no może to nie jest codziennie, ale uzyskujemy wyniki, które są dla nas zaskoczeniem. Bo na podstawie dotychczasowej wiedzy coś nam się wydaje, że wiemy, a nagle robimy eksperyment i się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Ale to, te pomyłki naukowe, które zdarzają się, często prowadzą do przełomów w odkryciach
naukowych i one stają się motorem rozwoju nauki. Często nie, czasami idą w drugą stronę, czasami stają się przyczynami dosyć dużych tragedii. I o tych zagadnieniach na chwilę chciałbym opowiedzieć, podając konkretne przykłady tych takich pomyłek naukowych albo niespodzianek, które doprowadziły bądź to do pozytywnych przełomów naukowych, ale też czasami do dużych tragedii. Zacznijmy od odkrycia DNA. Johann Friedrich Miescher w swoim dziele z 1871 roku opisał po raz pierwszy nukleinę i okazało się, że to odkrył kwas nukleinowy. Wiele zainteresowania to nie wzbudziło wtedy, dlatego że no, myślano, jaka jest rola takiej substancji. No i tak naprawdę to hipotezy były takie, że to może być związek będący magazynem fosforu w komórkach, no bo zawierał dużo fosforu, a może być prekursorem dla innych substancji. Mało kto uważał wtedy, że to może być materiał dziedziczny. Co prawda Miescher zaproponował, że nukleina może być substancją doprowadzającą do zapłodnienia komórki, ale potem wycofał się szybko z tej hipotezy, bo wydawało się, że ta nukleina, ja nazywał wtedy tego kwasami nukleinowymi, jest substancją zbyt jednorodną, aby móc decydować o zmienności organizmów. Popełnił co prawda taki bardzo ciekawy błąd, mianowicie opublikował w prasie, który zaproponował wzór sumaryczny nukleiny. No jak widzimy, troszkę się mylił w tym wzorze. Niemniej te jego badania stanowiły podstawę, że w ogóle zaczęto się kwasami nukleinowymi interesować. No i już w 1928 roku Friedrich Griffith no, sugerował, że ten materiał, który znajduje się w komórkach, może być materiałem genetycznym, a Oswald Avery, McCartin oraz McLeod udowodnili w 1944 roku, że DNA faktycznie jest materiałem genetycznym. No ale jak rozwijała się biologia i medycyna, pojawiały się ciekawe hipotezy. Przejdźmy do mikroorganizmów. Frederick Twort, brytyjski badacz, badał wirusy. Badał wirusy i miał taką hipotezę. Zobaczmy, to był 1915 rok, kiedy opublikował pracę w Lancet. O wirusach wtedy niewiele wiadomo było. Wiadomo było, że wywołują choroby. Tak? Natomiast jak przeczytamy sobie tą pracę w Lancet, to jakie było jej założenie? Otóż Twort założył, że tak jak znamy bakterie chorobotwórcze i niechorobotwórcze, wtedy były już znane, grzyby chorobotwórcze, niechorobotwórcze, pierwotniaki chorobotwórcze, niechorobotwórcze, założył, że my tylko znamy część wirusów, które powodują choroby, natomiast, przepraszam, muszą istnieć również wirusy niechorobotwórcze. No i zrobił ogromne badania, żeby znaleźć niechorobotwórcze wirusy. Oczywiście wiemy, że to mu się nie mogło udać, tak? Bo wirusy z założenia swojego są pasożytami, w związku z czym no, nie mogą nie być chorobotwórcze, ale Twort wtedy tego nie wiedział. I testował tysiące różnych pożywek, próbując znaleźć warunki wyhodowania niechorobotwórczych wirusów. No to mu się nie bardzo udawało oczywiście, ale między innymi pracował nad wirusem ospy i stwierdził, że być może jak wyizoluje surowice krwi ścieląt, w których podskórnie szczepiono kiedyś, aby uzyskać szczepionkę przeciwko ospie, no to znajdzie czynniki, które będą niechorobotwórcze wirusy stymulować do wzrostu. No i zrobił takie doświadczenie, z tym, że no, nie pracował zbyt jałowo i zamiast wirusów na tych pożywkach zawierających surowice wyrastało zakażenie gronkowcowe. Czyli dostał kolonie gronkowców. Ale jak się przyjrzał tym koloniom gronkowców, to spojrzał, że coś zjada te kolonie. Nie wiedział, co to jest. Myślał, że to są jakieś enzymy pewnie wydzielane przez czy to komórki
tych cieląt czy inne bakterie, które atakują komórki gronkowców, ale pobrał ten materiał z tych nadżerek, zmieszał z hodowlą i wysiał. No i co się okazało, że dostał takie przejaśnienia. Znowu cały czas myślał, że to są jakieś enzymy, cząsteczki enzymów, które zjadają te bakterie, ale teraz wiemy, że to było pierwsze doświadczenie, które odkryły bakteriofagi, czyli wirusy, które atakują komórki bakteryjne, niszczą je i tworząc tak zwane łysinki, to dzisiaj nazywamy łysinkami, czyli to była pierwsza praca opisująca bakteriofagi. Zupełnie z błędnego założenia wychodząc, dokonał niezwykle istotnego odkrycia. Dzisiaj wiemy, że bakteriofagi to są najliczniejsze organizmy na Ziemi. Ich liczba się szacuje na 10 do 31, czyli ogromna ilość. Jak to jest dużo, to może takie porównanie, że gdybyśmy wszystkie bakteriofagi na świecie, te 10 do 31, ułożyli w taki jeden ciąg, jedną linię, to taka nitka miałaby długość 1000 razy większą niż średnica naszej galaktyki. No więc to tylko obrazuje, jak wiele, oczywiście w jednym wymiarze, tak, nie można, trzeba o tym pamiętać. Natomiast jak ważne było to odkrycie, to teraz dopiero wiemy. Zresztą Tuor był bardzo ciekawym badaczem, bo miał różne interesujące hipotezy, jak na przykład zastosowanie substancji bakteriolitycznych w leczeniu zakażeń bakteryjnych. No właśnie szukał tych niepatogennych wirusów. Miał hipotezę pochodzenia bakterii od wirusów. Żadna z tych hipotez nie sprawdziła się, aczkolwiek na tyle wniosła różnych ciekawych rzeczy do nauki, że został członkiem Royal Society i był bardzo poważanym naukowcem. Te przypadkowe odkrycia są oczywiście bardzo dobrze nam znane, chociażby odkrycie Fleminga, odkrycie antybiotyków, gdzie tak naprawdę to odkrycie odbyło się poprzez troszeczkę niechlujstwa w laboratorium, bo miał zakażenia grzybowe w hodowlach bakteryjnych i okazało się, że tam, gdzie są grzyby, penicillium, to mamy przejaśnienia i tam bakterie nie mogą rosnąć. No i izolując substancje z tych obszarów płytek, wyizolował pierwszy antybiotyk, penicylinę. To samo z odkryciem Artura Kornberga, który to po raz pierwszy wyizolował polimerazę DNA, czyli enzym, który syntetyzuje DNA. W tym czasie uważano, że replikacja DNA jest tak skomplikowanym procesem, że nie da się tego in vitro powtórzyć, ale on hodował setki litrów hodowli bakteryjnych, żeby wyizolować taki enzym. No i wyizolował faktycznie DNA polimerazę, którą obecnie nazywamy DNA polimerazę pierwszą. No i wszyscy się cieszyli, że mamy enzym, który replikuje DNA, z tym, że potem się okazało, że to jest enzym, który naprawia DNA, tak naprawdę, a nie replikuje. Ta polimeraza replikująca to jest inny enzym występujący w znacznie mniejszej ilości niż ta pierwsza, ale to było odkrycie, zresztą za to otrzymał nagrodę Nobla. Co ciekawe, pojawiło się wiele różnych publikacji, które błędnie interpretowało wyniki Kornberga. I tu mamy publikację w Nature, już lepiej nie można, która pisze, że pokazujemy dowód na to, że nić jedna DNA replikuje się w kierunku od szybkim do pięćmym, a druga od pięćmym do szybkim. No dzisiaj każdy student wie, że tylko w jednym kierunku ta replikacja zachodzi, ale można było w Nature opublikować taką ciekawą pracę pod wpływem tego, że po odkryciu Kornberga wszyscy rzucili się na badanie syntezy DNA i popełniali jednak błędy. Proszę Państwa, oczywiście różne ciekawe hipotezy dotyczyły nie tylko mikroorganizmów. Rosyjski uczony Georgi Karpeczenko pracował nad tym, aby ulepszyć rośliny. W tym czasie w Rosji panował ogólnie głód, był problem z jedzeniem. No i Karpeczenko wymyślił coś ciekawego. Mianowicie, ponieważ rzodkiewka i kapusta są stosunkowo blisko ze sobą spokrewnione, a
z rzodkiewki używamy tylko korzenie, liście w zasadzie są bezużyteczne, natomiast z kapusty używamy liście, korzenie są praktycznie bezużyteczne, no to postanowił skrzyżować te dwie rośliny, dążąc do tego, żeby powstała mieszanka, hybryda, która ma liście kapusty i korzenie rzodkiewki, no i wtedy tą jedną roślinę moglibyśmy wykorzystywać. Co ciekawe, udało mu się. Udało mu się stworzyć taką krzyżówkę. No i pytanie, dlaczego w takim razie jej nie wykorzystujemy? No ano dlatego, że niestety ta roślina ma korzenie kapusty, a liście rzodkiewki. Tak wygląda, no i nie za bardzo nadaje się do celów spożywczych. Ale, no to jest jego publikacja właśnie, gdzie to opisał, ale okazało się, że ta krzyżówka to był pierwszy przykład allopoliploidii, czyli takiej krzyżówki roślinnej, gdzie ta Rafano brasica, czyli Rafanus to jest rzodkiewka, brasica to kapusta, czyli ta Rafano brasica ma pełny genom rzodkiewki i pełny genom kapusty, czyli jest allopoliploidem, znaczy zawiera genomy jednocześnie dwóch różnych roślin i później to znacznie rozwinęło, no właśnie, badania nad genetyką roślin, ale powstało przez tak naprawdę błędne założenie, które jednak doprowadziło do bardzo ciekawych odkryć. No takie błędne założenia znamy z innych przykładów, jak na przykład Richard Jorgensen, który chciał uzyskać odmiany petunii o intensywniejszej barwie. W związku z czym, co zrobił, sklonował, oczywiście jego pracownicy i doktoranci sklonowali gen kodujący enzym niezbędny do produkcji barwnika, no tylko, że zamiast uzyskać odmiany o bardziej intensywnej barwie, kwiaty były białe. No i o, tu mamy jeszcze tak, jak one wyglądały. Zamiast stać się bardziej intensywne, czerwone, no to stały się białe. Co się okazało? Że no niestety sklonowali ten gen w odwrotnej orientacji. I ekspresja powodowała utworzenie tego, co dziś znamy jako antysensowny RNA, czy zjawisko RNA interference, czyli interferencji RNA, które powodowało, że zamiast produkcji większej ilości barwnika, po prostu dochodziło do wyłączenia ekspresji genu kodującego ten enzym, o który chodziło, w związku z czym ekspresja spadała, no i barwnika było produkowanego znacznie mniej. Ale znowu, to było podstawą do odkrycia zjawiska interferencji RNA, za które parę lat później przyznano Nagrodę Nobla. Co ciekawe, nie Jorgensenowi, ale Andrew Fire i Craig Mello otrzymali tą nagrodę, bo powtórzyli to doświadczenie na Cynorhabditis. No i faktycznie pokazali mechanizm działania. No szkoda tylko, że Jorgensen został pominięty w tej nagrodzie, ale takie przypadki, jak wiemy z historii, również często się zdarzały. Proszę Państwa, pomyłki w nauce czasami są stymulujące, czasami trochę śmieszne, no ale czasami tragiczne. Taką jedną historię opowiem o talidomidzie. To był lek, który wprowadzono jako lek przeciwbólowy, przeciwwymiotny, uspokajający, który miał być stosowany u kobiet w ciąży. Bo większość badań wskazywała, że jest bezpieczny. Na tyle bezpieczny, że nawet kobiety w ciąży mogły go przyjmować. Natomiast niestety nie wiedziano, że on tworzy dwie formy enansjomeryczne, R i S, i niestety ta druga forma jest teratogenna. Efekty były no, dramatyczne, dlatego że rodziły się dzieci z ogromnym niedorozwojem kończyn. No i w Europie wiele takich dzieci się urodziło właśnie no, dlatego, że kobiety w ciąży używały talidomid jako lek przeciwbólowy czy przeciwwymiotny. Natomiast
o tym mechanizmie działania, dlaczego tak było, dowiedzieliśmy się długo, długo potem, kilkanaście lat temu, a mianowicie okazało się, że talidomid blokuje rozwój naczyń krwionośnych, ale tylko na pewnym etapie rozwoju zarodkowego i zawiązki kończyn są bardzo wrażliwe. To znaczy, jeżeli kobiety w ciąży przyjmowały na przykład talidomid wcześniej, zanim zawiązki kończyn się formowały, to nic się nie działo. Jeżeli przyjmowały potem, kiedy kończyny już się rozwijały, to też nic się wielkiego nie działo, ale w niewielkim okienku czasowym nie rozwijały się naczynia krwionośne w zawiązkach kończyn, no i kończyny były ewidentnie niedorozwinięte. Co ciekawe, ten lek przeszedł wszystkie pozytywne testy na zwierzętach. No i próby kliniczne, oczywiście nie na kobietach w ciąży, ale nie była to ciąża, no to faktycznie te efekty niepożądane nie były wielkie. A na myszach talidomid nie jest teratogenny dla myszy. No tu znowu okazuje się, że człowiek to nie jest duża mysz, w związku z czym nie wszystkie takie efekty można badać. Co ciekawe, talidomid nigdy nie został zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, a to dzięki urzędniczce Frances Oldham Kisley, która zażądała dodatkowych badań nad mutagennością i teratogennością tego związku i zresztą za to, że uratowała w ten sposób wiele dzieci amerykańskich, dostała specjalną nagrodę od prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo faktycznie od tego czasu każdy lek, który jest zatwierdzany przez FDA, musi przechodzić badania nad mutagennością i teratogennością, co wcześniej nie było stosowane. Jak już jesteśmy przy chorobach, to może warto wspomnieć o historii odkrycia choroby Alzheimera. Myślę, że też nie muszę przedstawiać tej choroby, wszyscy ją znamy. No, najczęstsza choroba neurodegeneracyjna. Opisano to oczywiście przez Aloisa Alzheimera. Natomiast to już mało kto wie, że istnieje choroba, która się nazywa leukodystrofia metachromatyczna. To jest jedna z chorób spiszeniowych, gdzie dochodzi do demielinizacji, ale bardzo szybkiej, to znaczy w wieku dziecięcym. I co ciekawe, Alois Alzheimer opisał obydwie te choroby. Z tym, że choroby Alzheimera w 1906 roku, leukodystrofię metachromatyczną w 1908, ale jak popatrzymy sobie na opis tej pierwszej pacjentki, to jest pierwsza pacjentka opisana przez Alzheimera, ona miała 51 lat, kiedy była opisana, już z istotnymi objawami, czyli jak na klasyczną chorobę Alzheimera bardzo wcześnie. Prawda? Natomiast jeśli spojrzy się na ten opis i dokładnie go przeanalizuje, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta pierwsza pacjentka tak naprawdę miała bardzo łagodną postać leukodystrofii metachromatycznej, która ujawniła się nie w wieku dziecięcym, ale dopiero później. Czyli jak gdyby błędnie została opisana przez Alzheimera, ale później została ta choroba tak właśnie od jego nazwiska nazwana, bo występowała już u starszych osób. Także też widzimy, że nie do końca zawsze udaje się to opisać, co chcemy. Proszę Państwa, żeby pokazać, że to nie tylko inni się mylą albo mają jakieś niespodzianki, no to pokażę jedno z naszych badań, nie dotyczące genetyki człowieka, ale czymś zajmowałem się jakiś czas temu, w tej chwili troszeczkę odeszliśmy od tej tematyki, ale miałem taki epizod w swoim naukowym życiu, że pracowałem również w Instytucie Oceanologii Polskiej Akademii Nauk i tam zajęliśmy się bakteriami morskimi. Te bakterie, które występują w morzu, często świecą. I to nie tylko te, które żyją w symbiozie z różnymi zwierzętami, ale świecą i nie wiadomo dlaczego świecą. Otóż problem jest taki, że jeżeli świecą zwierzęta, tak, mają organy świetlne, no to po co są, jaka jest rola biologiczna
No albo zwabiamy ją ofiary, tak? Na przykład taka ryba ma gdzieś wyrostki, żyje w głębiach morskich, gdzie nie ma światła, no i ma wyrostek, który świeci, organizmy są zainteresowane tym, podpływają bliżej, no i ta ryba je zjada. Można odstraszać napastnika, na przykład niektóre krewetki, kiedy są atakowane przez ryby, które chcą je pożreć, wystrzykują taką świecącą substancję, żeby odstraszyć te ryby. Niektóre, jak na przykład niektóre ośmiornice, mylą napastnika w ten sposób, że jeśli uciekają przed drapieżnikiem, wystrzykują świecącą substancję, a same uciekają w innym kierunku. Ta ryba rzuca się na tą świecącą substancję, a one są bezpieczne. Niektóre meduzy na przykład świecą. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wyobrazimy sobie toń wodną i jest noc i ryba płynie sobie pod taką meduzą, to jak spojrzy do góry, to co widzi? Widzi gwiazdy. Tak? Natomiast jeśli ta meduza świeci, no to te świecące punkty zlewają się z gwiazdami, no i ryba nie widzi, że taka meduza płynie. No, w związku z czym, bo gdyby nie miała tego, by zasłaniała, by cień się przesuwał, a tak ryba tego nie widzi. No dobrze, ale pytanie, dlaczego niektóre bakterie świecą i to potrafią świecić intensywnie? No, oczywiście można powiedzieć, że to jest jakaś forma współżycia z różnymi organizmami, bo faktycznie niektóre bakterie współżyją z rybami i są w tych organach świetnych, ale niektóre są wolno żyjące i świecą i tak naprawdę nie wiadomo było dlaczego. Co ciekawe, powstanie świecenia, bioluminescencji jest pewną zagadką w teorii Darwina. Karol Darwin, twórca teorii ewolucji, w swoim dziele opublikowanym, The Origin of Species, czyli o powstawaniu gatunków, przedstawił teorię ewolucji, którą tak w najbardziej lapidarny sposób można powiedzieć tak, że mamy dobór naturalny, który na czym polega? Jeśli mamy organizmy, które sobie żyją, no i nagle pojawi się w wyniku mutacji jakaś cecha. Zobaczmy, że powiedzmy pojawienie się takiego ogonka u tego organizmu. Niech to będzie witka, cokolwiek. Tak? Co spowoduje, że taki mutant będzie miał większą szansę przeżycia, bo będzie miał jakąś cechę, która w danym środowisku preferuje ten organizm w stosunku do innych. No to ten organizm będzie się intensywniej rozmnażał, no i będzie dominował w kolejnych pokoleniach. Ale jeśli ta cecha będzie faktycznie bardzo przydatna, no to te, które będą miały teraz dłuższe te ogonki, znowu będą intensywnie się rozmnażać i będą z pokolenia na pokolenie dominować w danej populacji, czyli mamy ewolucję, tak? Z takiego organizmu do innego. No i to są założenia teorii Darwina. Ale jeśli popatrzymy sobie na to oryginalne dzieło Darwina, to widzimy, że miał kilka punktów, których nie potrafił wytłumaczyć. No i sam napisał, że jest kilka zjawisk biologicznych, których on nie potrafi wytłumaczyć, jak mogły się pojawić podczas ewolucji, a jednym z nich jest pojawienie się świecenia. Teoria ewolucji nie potrafiła wyjaśnić, jak mogło powstać świecenie, a to dlaczego? Ano dlatego, że możemy sobie wyobrazić, tak? Była sobie populacja jakichś organizmów, no i nagle jeden z nich zaczął świecić, tak? Jak świecił, do czegoś to mu się przydawało. W związku z czym te świecące organizmy się namnażały, im mocniej świeciły, tym to było bardziej korzystne, no i w związku z czym powstały organizmy intensywnie świecące. Tylko, że jeżeli przyjmiemy, że to świecenie ma jakikolwiek biologiczny sens wtedy, kiedy jest widoczne, tak, dla innych organizmów, no bo po co świecić? Te wszystkie przykłady roli biologicznej świecenia opierały się na tym, że inne organizmy widzą, że świecimy. No to mamy problem. Problem mamy dlatego, że światło o małej intensywności jest mało widziane, to znaczy jest niewidzialne.
dla innych organizmów, w związku z czym nie mogło być selekcji tych organizmów, które co dopiero zaczynały świecić, ale to świecenie było jeszcze na tyle słabe, że nie było widoczne. Z drugiej strony, jeśli popatrzymy sobie na systemy, co jest potrzebne, żeby zacząć świecić, to nie mogły się pojawić systemy od razu intensywnie świecące, dlatego że to są zbyt skomplikowane reakcje biochemiczne. Tam kilkanaście enzymów bierze udział, albo co najmniej kilka w całej reakcji, w związku z czym wiemy, że niemożliwe byłoby od razu powstanie tak skomplikowanego tworu. Musiało to się dziać powoli, to znaczy te pierwsze świecące organizmy musiały emitować tyle światła, że ono nie było widoczne. No więc mamy taką niezgodność, to znaczy jeśli założyć, że znaczenie biologiczne luminescencja ma wtedy, kiedy emitowane światło jest widziane przez inne organizmy, to trudno sobie wyobrazić powstanie i wczesną ewolucję systemów bioluminescencji. A bardziej wydajne systemy nie mogły powstać nagle, no czyli jak to się stało, że one powstały. No i co prawda my nie zadaliśmy takiego pytania w naszych badaniach, ale chcieliśmy zrobić zupełnie co innego, tak jak Jorgensen chciał zrobić cokolwiek innego, tak jak Twort chciał znaleźć niepatogenne wirusy, no to grupa, którą kierowałem w tym Instytucie Oceanologii, czyli morskim, chcieliśmy opracować test wykrywania czynników mutagennych w morzu poprzez to, żeby wziąć taką bakterię, która się nazywa Vibrio harveyi. Ona jest fajna, bo jest morska, żyje w bardzo różnych morzach. Nie jest niepatogenna, w związku z czym, dla człowieka przynajmniej, bo dla krewetek jest, ale dla człowieka nie, w związku z czym jest bezpieczna. Łatwo się hoduje, świeci sobie, ale to nas nie interesowało specjalnie. No i szukaliśmy mutantów, które będą wrażliwe, dużo bardziej wrażliwe na czynniki mutagenne, żeby opracować taki test. No i faktycznie wyizolowaliśmy różnymi sposobami, tam genezą taką inną, kilkadziesiąt takich mutantów. Natomiast co było niespodzianką, że wśród mutantów wrażliwych na mutageny, na przykład na naświetlanie ultrafioletem, większość z nich, ogromna większość, jednocześnie utraciła zdolność do świecenia. No więc coś jest nie tak, znaczy co jest przyczyną, a co skutkiem. Być może, jeśli tracą zdolność do świecenia, to tracą zdolność do naprawy DNA. Można sobie było to wyobrazić, no bo wiemy, że istnieje fotoliaza, czyli enzym, który naprawia DNA. No więc zrobiliśmy takie doświadczenia, że hodowaliśmy dzikiego typu bakterie i mutanty, które znaliśmy, mutanty w genie LUX, to są te mutanty, które nie potrafią świecić, przy dostępie światła i w ciemności. No i przy dostępie światła, jak naświetlaliśmy bakterie światłem ultrafioletowym, no to oczywiście obniżała się żywotność, ale nie aż tak bardzo, one sobie radziły dobrze. Natomiast, jeżeli to samo zrobiliśmy w ciemności, no to te mutanty, które nie świeciły, bardzo szybko ginęły. No więc hipoteza może jest tak, że bakterie mogą wykorzystywać światło wewnętrzne do stymulacji fotoliazy. A jak sklonujemy gen fotoliazy, możemy je wprowadzić do bakterii ogólnie nieświecących, na przykład Escherichia coli. No i te bakterie świecą, ale świecą tak słabo, że tego światła nie widać. Tak? To są pojedyncze fotony, które są wytwarzane. Nie jesteśmy w stanie tego gołym okiem zobaczyć, a luminometrem możemy to stwierdzić. No i co się okazuje? Że jeżeli zrobimy takie komórki, to teraz, jeżeli będziemy je hodować w ciemności lub przy dostępie światła, no to jeżeli mamy geny, te LUX, czyli z luminescencją, to one sobie radzą równie dobrze jak czy w świetle, czy bez światła. Natomiast jeżeli nie mamy tych genów, no to bakterie hodowane w ciemności gorzej przeżywają. Tak? No, zapewne dlatego, że właśnie to wszystko działa poprzez fotoliazę. No i teraz, jeżeli weźmiemy sobie mutanty Escherichia coli, które nie mają fotoliazy, no to okazuje się, że one
w zasadzie, czy są geny lux, czy nie, no to im jest wszystko jedno. Tak samo źle przeżywają w ciemności. Tak? Czyli wniosek jest taki, że jeżeli mamy system świecenia, ale on jest mało wydajny, może być dużo mocno wydajny, ale jeśli jest mało wydajny, to on jest wystarczający, żeby stymulować fotoliazę, czyli może być naprawa DNA. I teraz w takim razie pytanie, czy to może być motorem ewolucji, tak? Bo jeśli sobie wyobrazimy jakiś dawno, dawno temu system, gdzie mamy zaczątek systemu luminescencji, on jest bardzo mało wydajny, ale jeżeli to pozwala naprawiać DNA, mimo że to światło nie jest widoczne, no to może to było motorem ewolucji, tak? No to zobaczmy sobie, co się dzieje, jeśli weźmiemy sobie mutanta nieświecącego i mutanta zdolnego do świecenia, obecnych bakterii. Te obecnie świecące bakterie, one zużywają kilka procent energii komórkowej na to, żeby świecić, czyli ogromny nakład. Tak? No tylko po co świecić? Otóż, jeżeli będziemy hodować takie bakterie dzikiego typu i mutanty nie potrafiące świecić w warunkach bez żadnego naświetlania, w ciemności, to te mutanty wygrywają konkurencję. One zaczynają się namnażać. Dlaczego? Bo nie tracą energii na świecenie. Ale jeśli tylko naświetlimy te bakterie bardzo niewielką dawką promieniowania UV, to sytuacja się zmienia. Te bakterie dzikiego typu od razu zaczynają przeważać. Dlaczego? Bo te nieświecące giną, jeśli są w ciemności, bo nie potrafią naprawiać DNA. No, czyli możemy powiedzieć, że stymulacja luminescencji, znaczy stymulacja naprawy DNA przez luminescencję mogła być motorem ewolucji, tak? Bo co się działo? Światło ma intensywności, nie jest widziane przez inne organizmy, ale jeżeli to mało niewidoczne światło jest wystarczające, żeby naprawiać DNA, to to dawało przewagę tym organizmom. I oczywiście później te systemy ewoluowały, żeby coraz intensywniej świecić i w pewnym momencie dochodziły do momentu takiego, że to światło stawało się już widoczne. I wtedy mogła selekcja odbywać się na zupełnie innych zasadach, to znaczy wykorzystywać to, że inne organizmy widzą to oświecenie, ale pierwotnie mogło do tego dojść. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o czystej nauce, no to mamy różne pomyłki, które czasami są bardzo rozwijające dla nauki, czasami są tragiczne, natomiast niestety wydaje się, że największym nieszczęściem nauki jest jej podporządkowanie jakimś celom, na przykład politycznym. A politycy powinni wspierać naukę, ale wspierać, a nie podporządkowywać swoim celom. Niestety mamy wiele przykładów takich, że naukę chciano wykorzystać do swoich celów i nagiąć rzeczywistość do tego, jakim ktoś by chciał, żeby było, a nie jaka jest. I to w różnych częściach świata. Zacznijmy od przykładu ze Stanów Zjednoczonych. Mianowicie, no myślę, że każdy z nas zna problem kwadratury koła. To znaczy wiadomo z matematyki, że nie można skonstruować kwadratu, którego pole jest równe polu danego koła. Dlaczego tego nie można zrobić? No dlatego, że promień koła, tak, no, żeby obliczyć powierzchnię koła, musimy zastosować liczbę pi, która jest liczbą nieskończoną, nie, tak, 3,14 i dalej. W związku z czym pole kwadratu nie może być identyczne jak pole danego koła. Ale mamy rok 1897 i Senat stanu Indiana chciał zmienić tą regułę. Dlaczego? No bo oto mamy liczbę pi, tak, którą dalej możemy w nieskończoność obliczać, ale Senat stanu Indiana chciał zmienić tą liczbę, żeby ona była równa 3,2. Dlaczego? Ano dlatego, że to by było korzystne, bo chcieli to opatentować, żeby każdy, kto użyje liczby pi, musiał zapłacić odpowiednią sumę do budżetu stanowego. A skąd się wziął ten pomysł? Ano stąd, że
Edwin Goodwin, lekarz z Indiany, ale matematyk, amator, stwierdził, że odkrył sposób na kwadraturę koła. Tylko, że Goodwin źle zrozumiał, na czym polega ten problem. Mianowicie uważał, że chodzi o to, aby wpisać kwadrat w okrąg. Tak? No to, co widzimy tutaj, co nie jest wielkim problemem, bo Archimedes już ponad 2000 lat temu to zrobił bez problemu. Ale jeśli on sobie wpisał to, to stwierdził, że jeżeli liczba pi będzie równa 3,2, to to się da zrobić. No i problem był taki, że to stanęło na obradach Senatu tego stanu. Na szczęście w owym czasie do Indiany przyjechał Clarence Waldo, matematyk, który był szefem stanowego oddziału Akademii Nauk USA, no i przyjechał uzgodnić budżet dla Akademii. No i natknął się na ten problem, że zobaczył, że w programie obrad Senatu jest zmiana wartości liczby pi. No więc szybko pokazał kilku senatorom, że to jest ogólna bzdura, że nie da się liczby pi zamienić z 3,14 i tak dalej na 3,2. No i wytłumaczył, że Goodwin źle w ogóle zrozumiał kwadraturę koła. Ale to nie przekonało wielu senatorów i postawiono pod obrady Senatu wniosek o zmianę wartości liczby pi. No na szczęście jeden z senatorów faktycznie wystąpił i zauważył, no, że no niestety, ale senatorowie nie są kompetentni, aby wyznaczyć wartość liczby pi i może nie róbmy tego, bo będzie z tego więcej zamieszania niż pożytku. No i na szczęście tej uchwały nie uchwalono. No, ale widzimy, że no, natury nie da się nagiąć do tego, co byśmy chcieli. No niestety często te dążenia do naginania natury nie są na tyle śmieszne, żeby o nich w takim świetle opowiadać. No chociażby, jeśli patrzymy sobie na ideę eugeniki, tak, czyli tworzeniu takiego idealnego genetycznie społeczeństwa, które niestety zostało przejęte przez takie osoby, jak na przykład tutaj widoczna. Ale proszę Państwa, no to nie było tak dawno temu, to mniej niż 100 lat, kiedy na przykład w Niemczech przyjęto ustawę o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu. Tak? I to jest tragiczne podporządkowanie nauki celom ewidentnie politycznym. W tej ustawie pojawia się pojęcie rasy wyższej i antyrasy. Tak? Coś, co no, dzisiaj powiedzielibyśmy jest absolutnie nieakceptowalne, ale zobacz, to nie było tak dawno temu. Tak? Powstały obozy koncentracyjne dla wtedy jeszcze Niemców, ale określanych mianem antyrasy. I badania tego typu, jak mierzenie tak, jakichś parametrów twarzy i klasyfikowanie osób do rasy aryjskiej czy do antyrasy, no, było czymś powszechnym. Józef Bilik, jeden z doktrynerów III Rzeszy, mówił, eugenika ma na celu amputację zdegenerowanej części ludzkości. Tak? Heinrich Himmler mówił o ludziach przetrzymywanych w obozach koncentracyjnych, kogo tam widzimy. Tak? Widzimy ludzi z wodogłowiem, zezowatych i szpetnych. To jest cytat. Tak? Jaki jest cel, tak? Niektórych można jeszcze wychować, ale niektórych w zasadzie trzeba eliminować. Podano kategorię, stworzono kategorię bezwartościowych życiowo osób. Widzimy, do jakich tragedii można doprowadzić, podporządkowując naukę jakimś celom, których ktoś chciałby, żeby tak było, ale natury nie da się w ten sposób oszukać i z tego trzeba sobie dokładnie zdawać sprawę i to powtarzać na wszystkich możliwych gremiach. No, następny antybohater, który zrobił coś innego. Mianowicie, chcąc lansować radziecką naukę,
chciał zdeprecjonować osiągnięcia genetyki, która w Stanach Zjednoczonych rozwijała się, badania Morgana, tak, wskazanie na zasady dziedziczenia. No zamiast tego trzeba było stworzyć coś innego, coś, co by dezawuowało. No i stworzono, wypromowano Trofima Łysenkę i jego teorię, tak zwana teoria genetyczna Łysenki, która odrzucała prawa dziedziczności, przypisując nieograniczone możliwości przekształcania organizmów metodą zmian środowiskowych. Tak? Czyli nie ma dziedziczenia, tylko warunki środowiskowe decydują o tym. 1948 rok, gdzie Stalin wydał dekret odrzucający zasady genetyki Mendla i uznanie łysenkizmu za oficjalną naukę państwa radzieckiego. I to pociągnęło za sobą duże ofiary. Oprócz oczywiście zamordowania Wawiłowa, czyli znakomitego ówczesnego rosyjskiego genetyka, który sprzeciwiał się łysence, stwierdzając, że to, co on proponuje, jest w ogóle pozbawione żadnych naukowych podstaw. No i niestety wielu ówczesnych rosyjskich genetyków albo musiało zaprzestać działalności, albo uciekło do innych krajów. A Łysenko ogłaszał, że teoria Darwina jest zupełnie niesłuszna i osobniki jednego gatunku nie konkurują między sobą, ale współpracują. Co się wpisywało oczywiście w ideę komunizmu, a było kompletną bzdurą biologiczną. Co więcej, ta teoria wskazywała, że organizmy jako kontrolowane przez warunki środowiskowe mogą przy odpowiednich oddziaływaniu zmieniać się w dowolny inny gatunek. No i tutaj miał piękny dowód, proszę Państwa. Dowodem na to twierdzenie Łysenki, że zmieniając środowisko możemy zmieniać gatunki, było to, że jeśli odpowiednio karmić pokrzewkę, czyli gatunek ptaka, możemy z niej stworzyć kukułkę. No dlaczego? No bo nagle kukułki pojawiają się w gniazdach pokrzewek. No dzisiaj znaczy, wiadomo, dlaczego tak się dzieje, bo kukułki podrzucają swoje jaja do gniazd innych ptaków i te młode kukułki wyrzucają z gniazd tych pierwotnych mieszkańców, a rodzice karmią kukułki zamiast swoich. No ale jaki piękny dowód na teorię Łysenki, tylko że zupełnie nie podbudowany naukowo, ale za to wygłaszał swoje wykłady i rozpowszechniał swoją teorię, no, powodując tak naprawdę zapaść w genetyce rosyjskiej, dlatego że zakaz badań genetycznych, oficjalny zakaz badań genetycznych obowiązywał w Związku Radzieckim do lat 60. XX wieku, z czego mało kto zdaje sobie sprawę, jak polityka mogła zniszczyć naukę, może nie tyle polityka, ile działalność polityczna chcąca podporządkować sobie naukę i zakłamać rzeczywistość, tak? No bo do tego dążył. Co powinna robić w takim razie polityka? Oczywiście powinna wspierać naukę, jak najlepiej wspierać naukę, no oczywiście przeznaczać odpowiednie środki na działalność naukową. No co w niektórych państwach dzieje się z większą, niektórych mniejszą intensywnością. Tu mamy sprzed 2 lat wskaźniki procentu PKB, produktu krajowego brutto, który przeznacza się naukę. No i widzimy, że no mamy jeszcze co robić, żeby ścigać się z najlepszymi. No a proszę Państwa, w nauce jest tak, że jeśli mamy odpowiednie środki, to możemy zrobić coś znakomitego. No jeśli nie mamy, to próbujemy to robić, ale jeśli mamy odpowiednie środki, żeby wybudować znakomity tunel, to on jest piękny i funkcjonalny. Jeśli nie mamy, no to mamy taki, prawda, tunel. Ale możemy się tak naprawdę zapytać, czy naukowcy mogą wykonywać znakomite prace przy użyciu bardzo prostych narzędzi i niewielkich nakładów finansowych. Może jeśli jest się genialnym, to można zrobić. No ja pokażę Państwu teraz film. To jest film fabularny, dosyć dawno temu nakręcony. Historia ma wiele wątków, ale jednym z nich jest to, że pewna grupa porwała profesora, nazywał się doktor Flamont, nieważne,
żeby skonstruował bombę dla nich. No i akcja toczy się w ten sposób, że idzie akcja mająca na celu odbicie tego profesora, no ale on jako profesor sam próbuje też jakoś wydostać się z tej niewoli, no torując sobie i szykując drogę ucieczki. No i za chwilę zobaczymy, jak stosując niezwykle proste narzędzia można, przynajmniej na tym filmie, dokonać czegoś znakomitego. Mam nadzieję, że ten filmik zadziała. Doktor Fremont! Mi? Csillesz sen, kivisszük innen! De mi lesz a lányommal? Ne féljen, Hillary biztonságban van, várja őt! Hála Istennek! A sors iróniája. Még egy nap is elkészülök az alagutammal. Nagyon ügyes! Zrobił coś takiego. Tak, jeśli uda mi się cofnąć. O, właśnie, tu jest to narzędzie, które zastosował. No i dalej już wiemy, co będzie. Czyli jeśli ma się odpowiednią koncepcję i odpowiednie umiejętności, no to w zasadzie nie potrzeba żadnych nakładów finansowych. Można coś takiego stworzyć. No ale jeśli to tylko była pomyłka reżysera filmu, to może nie do końca. Tak, jest. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Panie profesorze, dziękujemy bardzo. Ja pozwolę sobie teraz zrobić dwie rzeczy. Pierwsza taka, że teraz działa. Pan przypomniał, że jakiś pański epizod zawodowy związany był z Instytutem Oceanologii w Gdańsku, w Sopocie. W Sopocie. Instytutem Polskiej Akademii Nauk. I część z tych badań pan tutaj zostało przedstawione, bardzo dziękuję bardzo. Ja na temat gelisteiny to już pana zamawiam wykład, czyli mogę polisacharydozy. I nie tylko. W przyszłości. Też uzupełniam swój wstęp, kiedy nie powiedziałem, że pan profesor Węgrzyn był długoletnim prodziekanem, dziekanem, prorektorem Uniwersytetu Gdańskiego, co teraz uzupełniam dopiero. Chciałbym zgodnie z tradycją bardzo serdecznie panu podziękować za ten wspaniały wykład. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. I mamy nadzieję na następne wykłady, ale już bez statuetki, dobrze? Dziękuję bardzo, jestem zaszczycony tą otrzymaniem tego wyróżnienia, bo to jest duże wyróżnienie. Dziękuję bardzo i znalezienie się w takim gronie, jak widzieliśmy, to jest dla mnie dużym honorem, dużym wyróżnieniem. Dziękuję Państwu bardzo. Proszę Państwa. Ja proponuję, że jeżeli jest dyskusja, to przeniesiemy ją do kuluarów. Ja zapraszam Państwa wszystkich do patio naszego, które jest otwarte w tej chwili. Pogoda jest ładna na szczęście, więc możemy skorzystać z naszego patio. Przejście do patio jest albo z łącznika, albo tędy zaraz otworzymy to przejście. Zapraszam Państwa wszystkich bardzo serdecznie i również na kontynuację dyskusji po dzisiejszym wykładzie. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Tędy możemy przyjść.
zapraszamy.